Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z czwartkowego Squad Buildera. Dzisiaj zajmiemy się ligą portugalską, także zaczynamy od bramki. Tutaj mamy piłkarza Benfiki Lizbona, czyli Artura Moraesa, pod 3-4-3, także tutaj wszystko się zgadza. Kupiony za monet 800, także myślę, że całkiem okej zawodnik w takiej cenie. Wyszło chyba nie najgorzej. Jeżeli chodzi o tego środkowego obrońcę, to mamy tutaj piłkarza FC Porto oraz reprezentacji Francji, Mangala. Naprawdę niesamowite statystyki, jeżeli chodzi o tempo i ogólnie obronę. No, 80 główek, 79 tempa, naprawdę obrońca niemalże doskonałe. Cóż, że on jeszcze w tej Portugalii tam siedzi, ale i on został kupiony za monet 1100. Jeżeli chodzi o tę drugą, lewą stronę obrony, tutaj mamy Sidneya, którego ściągnąłem za monet 400, a tym, jeżeli chodzi o prawą, no tutaj mamy Garaya, również z Benfiki, za monet 850. Na lewej stronie pomocy mamy Ola Johna, czyli także piłkarza Benfiki Lizbona, z przyspieszeniem na poziomie 90, sprowadzony za 850 monet, 4 gwiazdy sztuczek oraz 4 gwiazdki słabszej nogi, także piłkarz również całkiem przyzwoity do takiej ceny właśnie do 1000. Jeżeli chodzi o prawą stronę, to tutaj mamy Salvio, także Benfica, także chyba ten klub jak na razie zdominował niesamowicie, kupiony za monet 900, 4 gwiazdki słabszej nogi, także tutaj również możemy pokusić się nawet o strzały tą gorszą nogą, a szansa, że wpadnie taki jest całkiem duża. Jeżeli chodzi o środek pomocy, to tutaj mamy piłkarza Porto nareszcie, João Moutinho konkretnie, właściwie już piłkarz Monaco. Jeżeli chodzi o jego statystyki, to są 4 gwiazdki słabszej nogi oraz 4 gwiazdki sztuczek, kupione za monet 1000 dokładnie, także w miarę okrągła kwota i chyba najwyższy overall 84. No dobra, drugi środkowy pomocnik. Jest to piłkarz Sportingu, Andre Martins, monet 2000, 4 gwiazdki sztuczek, 3 gwiazdki słabszej nogi, także całkiem również przyjemny zawodnik i tutaj tworzył nam ciekawy tutaj duet Moutinho i właśnie Martins i sprawuje się całkiem nieźle. Jeżeli chodzi o lewe skrzydło, to tutaj mamy Varele, także kolejny piłkarz Porto, ale on nie jest srebrny, tylko złoty. Także mamy Varele, 84 tempa, także tutaj chyba najważniejsza cecha, jeżeli chodzi o skrzydłowych, całkiem wysoka. Prawa strony, tutaj mamy piłkarza srebrnego, jest to Iturbe, także kolejny piłkarz Porto. Obrona, właściwie taka bardziej defensywna część, dominacja Benfiki. Natomiast jeżeli chodzi o przód, no to mamy tutaj głównie Porto chyba, chociaż w sumie ci boczni tam pomocnicy, co bardziej cofnięci, tak są z Benfiki, a tak samo jak napastnik zresztą, który również jest z Benfiki, jest to konkretnie Oscar Cardozo, kopiony za monet 1200, ja i Turbę nie wiem, czy wspomniałem, za 14 tysięcy, także cały skład kosztuje około 10 tysięcy oprócz i Turbę, którego spokojnie możemy wymienić. Przynajmniej ja odniosłem takie wrażenie na tego Heferena, naprawdę całkiem niezły piłkarz. On też ma 4 gwiazdki słabszej nogi, 4 gwiazdki sztuczek, także tutaj możemy pokusić o ciekawe akcje. Ponad 80 zarówno tempa i driblingu, podania również całkiem niezłe, więc na dośrodkowania na Cardozo możemy spokojnie się pokusić. Naprawdę, także Heferen tutaj jest znakomitym zmiennikiem, jeżeli ktoś nie chciałby wydawać około 15 tysięcy na Iturbę. No dobra, także myślę, że jeżeli chodzi o ligę portugalską, to będzie na tyle. Oczywiście pomysły na kolejne squad buildery możecie pisać poniżej. Ostatni chyba otrzymał aż 120 łapek, także tutaj zdecydowana dominacja, później chyba był skład Maroko czy coś takiego, jeżeli dobrze pamiętam, bo ostatni skład, czwartkowy skład builder był naprawdę bardzo dawno temu. Ale dobra, także to będzie już chyba na tyle. Mam nadzieję, że sam materiał wam się spodobał i do usłyszenia, na razie i cześć.